Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nie tak dawno byliśmy w tym gabinecie, czyli w gabinecie burmistrza Głub przez pana Adama Krupy. Dzisiaj również jesteśmy w tym gabinecie, ale w rozszerzonym składzie. Jesteśmy dzisiaj z panem burmistrzem Adamem Krupą w jego gabinecie. Dzień dobry, dzień panie dobry. Burmistrzu. Oraz panem starostą głubczyckim, panem Józefem Koziną. Dzień dobry. Panu, dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, spotkaliśmy się dzisiaj tutaj z Panami, aby porozmawiać o wspólnym projekcie, czyli projekcie powiatu głubczyckiego, gmin Głubczyce, Prudnika, Głuchołaz, Branic oraz Kietrza. Projekt ten nosi nazwę, tutaj pozwolicie Państwo, że ja się przezbroję, bo jest to dość długa nazwa. Nazwa projektu: ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne, zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej. Panowie, chciałbym, żebyście przybliżyli zarówno nam, jak i naszym telewidzom, o co chodzi w tym projekcie. Temat i co z tego będziemy mieli? Tytuł jest bardzo skomplikowany, ale projekt jest dość, że tak powiem, prosty, ale myślę, że o szczegółach, przynajmniej w początkach tego projektu, jak to się tam rodziło, myślę, że to pan starosta, który brał udział od samego początku w tym programie, czy w realizacji tego programu, więc może parę słów pan starosta. No, jeżeli chodzi o historię, można powiedzieć, że początek tego projektu dotyczącego związanego z ograniczeniem antropopresji na różnorodność biologiczną dziedzictwa kulturowego zrodził się już w 2013 roku, kiedy ówczesny pan marszałek, pan Józef Sebesta powiedział, że może być to projekt indykatywny, czyli projekt, który nie będzie podlegał systemowi konkursowemu, i zaproponował, żebyśmy tutaj na południu Opolszczyzny taki projekt zrealizowali. W pierwszym, jak gdybym, spotkaniu uczestniczyłem ja, uczestniczył pan burmistrz Prudnika, pan Franciszek Fejdych, i ówczesny burmistrz Kietrza, pan Józef Matela. I każdy z nas potwierdził, że jest wola, żeby taki projekt wspólny zorganizować, napisać. Było bardzo mało czasu, bo było bardzo czas właściwie tygodniowy, kiedy trzeba było wymyślać tytuł, co by w tym tytule się zawierało, i po prostu wskazać koncepcję, nad jaką będziemy pracowali dalej. Ówczesny zarząd województwa opolskiego tę naszą propozycję przyjął. No i od tego czasu zaczęły się jak gdyby prace nad tym, co poszczególni partnerzy będą w tym projekcie składali. W międzyczasie do naszego partnerstwa przystąpiła gmina Głuchołazy, przystąpiła gmina Kietrz, gmina Branice i gmina Prudnik, czyli było w sumie, i gmina Głubczyca oczywiście, bo było w sumie sześciu partnerów, czyli gmina Głubczyce, gmina Prudnik, gmina Głuchołazy, gmina Kietrz, gmina Branice i powiat głubczycki. Podpisaliśmy takie porozumienie i właściwie każdy przygotował swoją koncepcję. Niektórzy, tak jak w przypadku gminy Kietrz, tą koncepcję zmienili po zmianie władz, ale to każdy ma prawo do zaproponowania własnego rozwiązania. Zrodził się pewien problem w roku 2015, kiedy okazało się, że ten projekt nie może być projektem indykatywnym, czyli projektem, który by był przeszedł w drodze bezkonkursowej. Musieliśmy startować normalnie w konkursie. No i udało się, że na 10 projektów złożonych do Urzędu Marszałkowskiego ten nasz projekt złożony wspólny zajął pierwsze miejsce i uzyskał dofinansowanie w wysokości 18 212 199,83 zł. I oczywiście poszczególni... Na wszystkich partnerów, i poszczególni partnerzy otrzymali odpowiednią proporcję, ile będą realizowali. Także jest to wspólny projekt, wspólna inicjatywa, jak mówię, było nas trzech przy tej inicjatywie i czwarty pan marszałek Sebesta. Potem dobrze, że się dołączyli pozostali partnerzy i ten projekt uzyskał najlepszą akceptację, przeszedł i będziemy go realizowali. Panie starosto, ja wejdę panu w słowo, bo jeżeli jeszcze jesteśmy blisko tych pieniędzy, nie oddaliśmy się jeszcze od tych pieniędzy. Jak wygląda sprawa podziału tych pieniędzy? Czy to będzie równy podział dla każdego z tych podmiotów, czy jest to zróżnicowana kwota? Nie, kwoty będą zróżnicowane, ponieważ różne podmioty, różne kwoty dofinansowania występowały, tym niemniej trzeba pamiętać, że były też ograniczenia górne, czyli nie można było przekroczyć pewnej granicy, i dla poszczególnych tutaj samorządów z powiatu głubczyckiego, czyli dla gminy Głubczyce, powiatu głubczyckiego, Kietrze i Branic, była to kwota około do uzyskania około 2 miliony 300 tysięcy.
Myśmy jako powiat dostali. Dofinansowanie. Jako dofinansowanie, jako wkład, tak. I myśmy dostali 2 225 181 zł. I to jest 85% całkowitej kwoty do realizacji. Oczywiście mówimy o kwotach kosztorysowych, nie poprzetargowych. Ale są gminy, na przykład, gdzie wiem, że samorząd Kiecza na przykład też dostał podobną kwotę, ale zadanie ma dużo większe, czyli automatycznie udział procentowy środków unijnych będzie dużo mniejszy niż na powiat Głubczyce, czy gmina Głubczyce, czy inne gminy. Także nie można było dostać nieograniczonej kwoty do wsparcia ze środków unijnych w ramach tego działania, natomiast można było projekt napisać większy, z tym, że te kwoty są wtedy kosztami niekwalifikowanymi. A czy możecie panowie nam zdradzić, no to nie jest tajemnicą, ale czy możecie nam powiedzieć o tym, jakie projekty będą dofinansowane z tych pieniędzy? Co będzie robił powiat, co będzie robiła nasza gmina? To absolutnie nie jestem nic, my wręcz przeciwnie, chcemy przekazać mieszkańcom. Się staramy, żeby mieszkańcy wiedzieli, co będzie realizowane. Zresztą, no proszę, pan burmistrz może. Dlatego tutaj ja na samym początku od razu też zaznaczyłem, że tytuł jest dość taki skomplikowany, ale sprawa nie jest skomplikowana i ona dotyczy naszego parku. Od samego początku jeszcze mój poprzednik Jan Krówka w tym kierunku zmierzał. Ja oczywiście też tego nie zmieniłem. Wykonaliśmy projekt rewitalizacji naszego parku. W międzyczasie, jak pewnie mieszkańcy pamiętają, udało się część tych robót zrobić z innych pieniędzy, z wojewódzkiego, z dofinansowaniem. Czyli ja znowu już wejdę panu słowo, czyli to jest jakby dalszy ciąg tych robót, o których żeśmy nie tak dawno przy tym stoliku rozmawiali. To jest dalszy ciąg tego, co już zrobiliśmy, czyli tego tam na początku ulica Garbarska, Moniuszki. Ta część i teraz zakres zadań obejmie cały park. I tak mówiąc bardzo skrótowo, myśmy to tak właśnie przymierzyli, żeby mieć te 85% dofinansowania, mając świadomość tego, że kwota dofinansowania jest ograniczona do tych 2 300 000. Jeżeli nie zrobimy czegoś w parku, to resztę będziemy musieli i tak realizować z własnych środków poza tym konkursem. Generalnie ten projekt obejmuje dokończenie alejek, wybrukowanie alejek, wyasfaltowanie w niektórych miejscach alejek. Około, tak liczymy, że tam będzie 6 000 m² asfaltu położonych. Generalnie głównie tutaj na tym ciągu od ulicy Powstańców do Żeromskiego na tej części. Tej lipowej koło basenu. Tak, przy świątyni Dumania. Tak. Remont stawu naszego łabędziowego plus wybudowanie tam fontanny, uszczelnienie dna i tak dalej, te prace remontowe. Wyremontowanie naszego niedźwiadka i tej fontanny poety z lasu, plus oświetlenie, także myślę tutaj park cały nabierze zupełnie innego wyglądu. Oczywiście też plus część takich, ale już o wiele mniejsza, bo myśmy to załatwili poprzednio, nasadzeń, tam czyli regulacji. W sumie te pieniądze się będą obracały, że tak powiem, będą wydatkowane konkretnie na ten park. Tak. Żeby zrobić... I tu też mówię, to od razu też była taka koncepcja, żeby to połączyć z projektem pana starosty, o którym za chwilę pan starosta powie, bo naszym też celem było to, żeby była taka bardzo sensowna ścieżka pieszo-rowerowa, która będzie biegła od ulicy Moniuszki na naszej części do ulicy Żeromskiego i będzie się łączyła ze ścieżką, z tego co wiem, w tym projekcie starostwa na ulicy Żeromskiego i dalej. Ale to już mówię reszta państwa. Czyli konkretnie ile gmina dostała pieniędzy do finansowania, ile kosztuje cały ten projekt? Cały projekt z naszym wkładem będzie kosztował 2 700 000, 2 200 000, tak jak tu pan starosta powiedział, gdzieś około 2 250 000, czy tam z groszami dostaliśmy dofinansowania. W granicach 85%, to jest 85% wkładu unijnego, 15% naszego. Pan burmistrz nam powiedział, co będzie robiła gmina, panie starosta, co będzie robił powiat. To znaczy ważne jest podkreślenie to, co pan burmistrz wspomniał, że chodziło o to, żeby to były projekty zintegrowane, czyli projekty, które będą się ze sobą łączyły. Chodziło o to, żeby powstał duży ciąg na przykład ścieżek pieszo-rowerowych, takich terenów rekreacyjnych.
i właśnie my z gminą Głubczyce wspólnie przygotowaliśmy, żeby ten ciąg był jak największy. I my jak gdyby przedłużamy od Parku Miejskiego w kierunku ulicy Żeromskiego i dalej w kierunku Alei Lipowej, czyli drogi na w kierunku Pomorzowiczek. Czyli betonówka, tak? Też beton, od wiaduktu betonówka, na Gazowice betonówka. Tak, ale będziemy kładli asfalt na ulicy Żeromskiego, na ulicy właśnie tam przy Alei Lipowej. Będzie to w ogóle wykonanie ciągu pieszojezdnego na ulicy Żeromskiego i w Alei Lipowej. Taki tytuł jest tego projektu. Natomiast, jak mówię, to będą remontowane drogi. Będzie oznakowana ścieżka rowerowa jako przedłużenie tutaj piesza, jako przedłużenie od Parku Miejskiego. Myślę, że bardzo ciekawą sprawą będzie fakt, iż Aleja Lipowa zostanie oświetlona, czyli będzie można spacerować. Czy cała Aleja Lipowa będzie oświetlona? W większości tak, dokładnie nie mogę powiedzieć do którego momentu, bo nie mam projektu całkowitego przed sobą, ale będzie oświetlona, będzie poprawiona nawierzchnia, więc będzie, myślę, jeżeli chodzi o teren rekreacyjno-spacerowy, bardzo dobry, bo tak jak mówię, to gmina robi bardzo fajny projekt w parku. Będzie to przedłużenie potem przez ulicę Żeromskiego, a więc osoby chcące korzystać z wolnego powietrza będą miały jak najlepsze możliwości. Przy okazji też my poprawimy infrastrukturę drogową, ponieważ na tych odcinkach będziemy również mogli zrobić. No ja tutaj zrobić powiem panu, że ostatnio parę osób się mnie pytało, czy nie byłoby takiej możliwości, żeby starostwo zrobiło ścieżkę, chodnik właśnie na ulicy od ogródków działkowych, tam wzdłuż ogródków działkowych aż do tego wiaduktu, bo tam bardzo dużo ludzi chodzi. Zresztą obserwuję to dużo pań z kijkami chodzi, to się takie modne zrobiło. No, bardzo więc dobrze. Teraz jest fajna sprawa, że ludzie akurat... Tylko cieszyć, no, ludzie. Się na widzowie na pewno będą się cieszyć. Cieszy, że ludzie nie oglądają telewizji, ale znajdą czas i na telewizję pogranicza, ale rzeczywiście chodzi o to, żeby osoby mogły wykorzystywać dobrą infrastrukturę, żeby czuły się bezpiecznie i tak jak mówię, stąd to oświetlenie tej ulicy, oznakowanie trasy pieszo-rowerowej i na pewno mieszkańcy tu i Głubczyc i okolic Głubczyc skorzystają na tym wspólnym projekcie. Wartość projektu jest podobnie jak w przypadku gminy Głubczyce, nie chcieliśmy przekraczać zbyt kosztów możliwych do uzyskania z Unii Europejskie, ponieważ no nie stać nas za bardzo, żeby środki były niekwalifikowane, więc projekt również oscyluje w okolicach 2 miliony 600, 2 miliony 700. Z tego dofinansowania, jak mówiłem, 2 225 181 zł i to jest dokładnie 85% wartości całego projektu. Realizacja, no myślę, że to będzie rok... No właśnie tu chciałem zapytać, bo teraz siedzą nasi widzowie przed telewizorami, ale kiedy oni to zrobią? Panie redaktorze, ja na sesji mówiłem, że wspominałem, dokładnie wymieniałem, co będziemy realizowali i wtedy jeszcze mówiłem, że nie mam oficjalnego ogłoszenia wyników. Dzisiaj już możemy wspólnie z burmistrzem powiedzieć, że te wyniki są ogłoszone i na pewno projekt będzie realizowany. Myślę, że rozpoczęcie na pewno nastąpi w 2017, czy zakończenie w 2017, czy 2018. Dzisiaj trudno odpowiedzieć, ponieważ zależy to od wielu elementów, między innymi od możliwości budżetowych powiatu, czy będzie nas, bo w przypadku gminy to burmistrz będzie mówił, jeżeli będzie nas stać mieć wkład własny w roku 2017, a wierzę, że tak będzie, ale wolę się asekurować troszeczkę, więc wierzę, że będzie to rok 2017, ale jeżeli zahaczymy o 2018, to tylko z pracami końcowymi. Bo tutaj też nasuwa się takie pytanie, że przeważnie w projektach jest tak, że jest jakiś tam termin wykonania. Czy tutaj macie panowie ten termin, że on jest przedłużony, czy on jest ściśle też określony, ale z tego, co pan starosta mówi, to raczej nie. Są pieniądze i te pieniądze nie przepadną, jeżeli tego się nie zrobi. Nie przepadną, na pewno trzeba się rozliczyć zgodnie z podpisaną umowy, żeśmy jeszcze de facto nie podpisali, więc nie mamy dokładnych ramy, kiedy to trzeba zakończyć, ale na pewno wszystko zrealizujemy zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim. Bo myślę, że ten temat już powiedzieliśmy, ale chciałbym bardzo serdecznie podziękować gminie Prudnik, bo to, że wszystkie samorządy pracowały, to nie ulega wątpliwości. Wszyscy nasi pracownicy pracowali i my jako zarządzający, jak gdyby to pracowaliśmy bardzo mocno, ale jednak osoba odpowiedzialna w Prudniku za projekty unijne składała go w Urzędzie Marszałkowskim i on jak gdyby to koordynował, był koordynatorem. Pan Ryszard, teraz mi umknęło nazwisko, Zwojewski, to koordynował, zrobił to bardzo dobrze. Nasi ludzie też się wywiązali w pełni z tego zadania i dzięki temu to dofinansowanie, tak jak powiem, jako całości ponad 18 milionów zostało uzyskane i tu chciałbym podziękować wszystkim, którzy przy tym projekcie pracowali. A szczególnie panu Zdwojewskiemu właśnie za to, że to koordynował, bo to trzeba zauważyć, że właśnie jest to pierwszy projekt, w którym zintegrowany projekt partnerski, w którym
pracowało 6 gmin, czy 5 gmin i jeden powiat. Tak, więc, i to się udało zintegrować i udało się uzyskać taki fajny sukces, bo to uważam jest sukces, bo no, w budżetach nigdy by nie było środków, żeby zrobić, oświetlać aleje dodatkowo, czy robić ciągi pieszo-rowerowe, a dzięki tym środkom to zrealizujemy, także dziękuję. Myślę, że pan Zdrojewski jeszcze od nas osobiście dostanie podziękowanie, bo pracował przy tym. Tak jest. Jeżeli chodzi o gminę Głubczyce, to my mamy środki właściwie już w długoterminowej prognozie finansowej mamy zabezpieczone. Te bieżące środki też mamy, więc moim zamiarem jest, jeżeli to będzie tylko możliwe, po podpisaniu umowy rozpoczęcie całej tej procedury wyłaniania wykonawcy. Bo powiem tak, że myślę, że termin rozliczenia będzie dość taki długi tego projektu, bo raz, że tutaj jest dużo partnerów, opracujemy harmonogram, ale ja bym chciał to skończyć w roku 2017. I myślę, tak optymistycznie mówiąc, że nie będzie tu problem z pieniędzmi, ze środkami, natomiast z wykonawcami. Patrząc na to, co się dzieje na rynku, obawiam się o wykonawstwo, dlatego będziemy się starali jak najszybciej ogłosić przetarg, bo raz, że wtedy są i te ceny takie mniejsze, ale i no, trzeba, mówiąc kolokwialnie, łapać wykonawcę, więc jeżeli to będzie możliwe, nie przedłuży się ta procedura podpisania umowy i tutaj ze specyfikacją się uwiniemy, a już nad tym pracujemy, to chcielibyśmy jeszcze w tym roku ogłosić przetarg i zadanie zrealizować w roku 2017. Jeszcze musimy to przekonsultować tu w naszym gronie, bo też z drugiej strony nie chciałbym takiej sytuacji, żebyśmy robili coś na hura, na tempo, bo to nie sprzyja jakości wykonania. To sobie też trzeba jasno powiedzieć. Lepiej te nawet pół roku dać wykonawcy więcej czasu, ale niech to już będzie zrobione porządnie. Ja też chciałem się przyłączyć do tych podziękowań dla gminy Prudnik, dla pana burmistrza Fejdycha i dla pana Zbojewskiego, bo rzeczywiście tam było też bardzo dużo pracy ich organizacyjnej, bo on, pan Zwojewski, tak mówiąc kolokwialnie, trzymał to wszystko w jednym ręku i były takie momenty, że poganiał naszych pracowników i że myśmy się wszyscy w tym terminie, tych terminach zgłosili, zdążyli zrobić. I to jest bardzo pozytywna sprawa też, że, bo to jest taki zaczątek jakby współpracy tych naszych powiatów Nysy, Prudnika i Głubczyc. I to jest warte podkreślenia. I jakieś tam mamy już pewne doświadczenia. My już mamy pewne pomysły na współpracę z gminą Prudnik. Że czekacie panowie teraz, żeby następny projekt wspólnie zrobić. W innych dziedzinach, ale nie będziemy na razie o tym mówić. Wspomnimy tylko tutaj, myślę. Tak, dzisiaj żeśmy podpisywali akurat. Ja tylko jeszcze dwa zdania dopowiem do tego, co pan burmistrz powiedział. Ja myślę, że w związku z tym, że to jest program zintegrowany, czyli chcielibyśmy, żeby mniej więcej w tym samym okresie oddać i nasze zadanie i gmina Głubczyce, wtedy by całość powstała i na pewno dla mieszkańców byłoby to lepsze, więc myślę, że tutaj też jakiś konsensus osiągniemy, żeby to wspólnie, więc my chcemy równać do najlepszych, czyli porównamy do gminy Głubczyce, będziemy musieli to też skończyć w tym terminie, żeby tak jak mówię, oddać kompleks, całość w jednym, mniej więcej jednym terminie, co do dnia, to trudno powiedzieć. Natomiast mówiąc o tym partnerstwie, to dzisiaj również byliśmy z panem burmistrzem w Nysie, podpisywaliśmy kolejny projekt, bo to był pionierski ten, o którym mówiliśmy poprzednio, dotyczący zintegrowanego transportu subregionu południowego, etap pierwszy. Myśmy też na sesjach o tym mówili, że na przykład my jako powiat składamy wniosek na około 2 miliony, ponad też 2 miliony złotych i głównie będzie to wniosek związany z przebudową dworca naszego PKP, w którym będą nowa szata. PKS, przepraszam, PKS, tak. Tak słucham, że... Nie, PKS, przepraszam, tak jest. Niestety tylko PKS, bo PKP nie możemy mówić tak pozytywnie, więc będzie zmieniona szata, będzie wymieniona wierzchnia, będą nowe miejsca postojowe, będzie nowe zadaszenie, czyli kompleksowa wymiana dworca. I również będzie budynek gospodarczy, socjalny dla pracowników, będzie budynek dla pasażerów, będą toalety. Myślę, że ciekawą rzeczą również będzie fakt, iż będzie tam cały
uporządkowanie sieci informacyjno-technicznej, czyli pasażerowie na bieżąco będą mieli informację, o której odjeżdżają autobusy w formie takiej elektronicznej. No i w ramach tego projektu również chcemy zakupić 3 nowe busy odpowiadające emisji normy spalin Euro 6, czyli nowoczesne. Myślimy, że to się uda. Oczywiście te busy nie będą dla nas, dla powiatu, te busy będą przeznaczone dla PKS-u, żeby wozić mieszkańców naszego powiatu. I tak jak mówię, to jest kolejny etap, gdzie wspólnie i gmina Głubczyce, my, gmina, powiat prudnicki, i gmina Nysa, powiat Nyski podpisaliśmy, dzisiaj zostało to złożone w Opolu. Tych pieniędzy jest dużo, myślimy, że projekt również przejdzie, także że jakieś 3-4 miesiące będziemy mieli znowu dobrą informację dla mieszkańców, że coś pozytywnego się w naszym powiecie, ja mówię o powiecie, zmieni, bo to przecież z dworca PKP i z usług PKS-u korzystają mieszkańcy całego powiatu. I gmina również taki swój projekt użyła. Myślę, że pan burmistrz 2-3 zdania na ten temat powie. My w ramach tego projektu chcemy przeprowadzić taką generalną modernizację Alei Śląskiej, bo ona była przeprowadzana parę ładnych już lat temu, ale przede wszystkim ta część, jeżeli patrzymy tu od strony urzędu po lewej stronie, ten trakt jezdny no wymaga generalnego remontu. Mam przy tym projekcie, chcielibyśmy, tego nie da rady zrobić zbyt dużo, ale chcielibyśmy parę nowych jeszcze dodatkowych miejsc parkingowych zrobić. I to by było takie połączenie dobre też z naszym parkiem, bo to już by była taka, to by się też układało w pewną całość. A docelowo myślimy o pojechać, że tak powiem, do góry, ulicą Niepodległości jeszcze i ewentualnie Aleja Lwowska, ale to byłby już drugi etap, bo powiem tak, my widzimy, że akurat w tej części programów unijnych, w tym działaniu są szanse, bo jest tych pieniędzy więcej, więc trzeba się na to ukierunkować, chociaż nie wiem, czy po tej audycji nie będzie też tak, czy po tym pierwszym naborze nie będzie tak, że inne gminy też to, że tak powiem, chcą i zechcą to wykorzystać. Unia się nie dopasuje do nas, my musimy do tych ich wymagań się dopasować, no i tak składamy. Tak jest, no tak trzeba patrzeć też na to, gdzie jest jaka szansa pozyskania tych środków, bo w niektórych tych działaniach naprawdę jest ogromna konkurencja. Tak. I tu, jeżeli można dodać, no to po to między innymi powstawał subregion Nyski, czy subregion południowy, jak teraz to się nazywa, po to zakładane stowarzyszenie, żeby właśnie wspólnie aplikować o środki, które są możliwe do zdobycia w ramach środków unijnych. I to jest właśnie taki wspólny pierwszy projekt, bo tamten, o którym mówiliśmy poprzednio, to nie był związany jeszcze z partnerstwem Nyskim czy partnerstwem subregionem południowym. To była inicjatywa trzech samorządów, gminy Prudnik, powiatu głubczyckiego i gminy Kiecz, i do którego szybko się dołączyła wówczas gmina Głubczyce i gmina z naszego powiatu, gmina Branice i Kiecz. No a teraz to już jest namacalny przykład tej współpracy w ramach subregionu południowego. Panowie, ja wam gratuluję tego projektu, gratuluję tego, że będzie się coś działo znowuż w Głubczycach, dzięki powiatowi, dzięki naszej gminie. Sam się z tego bardzo cieszę jako mieszkaniec w powiecie Głubczyckim, jako mieszkaniec Głubczyc się również z tego cieszę. Myślę, nie tylko ja, ale wszyscy mieszkańcy, bo naprawdę widać, że się w naszym powiecie, w naszej gminie Głubczyce też dzieje się bardzo dużo i robi się nowe drogi, robi się nowe jakieś tam alejki. Także naprawdę no, jest dużo, dużo tego wszystkiego. Dziękuję panu za rozmowę. No i życzę tego, żeby następny projekt równie dobrze wypadł, żeby można było też się czymś pochwalić. Dziękujemy i myślimy, że będziemy to dalej realizowali. Dziękuję panu za spotkanie. Dziękuję. Państwu dziękuję również. Do widzenia i do zobaczenia.